Obejrzmy awanturkę o kasę. A tak, dla rozruszania, tak. Cześć, oni byli. Czekaj, oni już byli mistrzami. Nie wiem, czy to było, czy nie. W sumie w dwóch programach awanturę o kasę, w których braliście udział, wygraliście. Nie, no teraz to! Po 40k mają. To teraz to! Widzisz. Dobra, oglądamy. 700 zł. Jak państwa forma dzisiaj, nasi mistrzowie? Jak oglądamy po dwa, to powinien być nieparzysty. No to jest, 17, to dobrze chyba. Albo nie. Ja muszę od razu przypomnieć państwu, że metoda odpowiadania 40k mają. Taka, że na ogół ustalają odpowiedź i pan Kajetan jako kapitan drużyny nie odpowiada sam, tylko wyznacza do odpowiedzi swoją żonę. W ostatnim programie było jednak inaczej. Odpowiedział przeciwstawił pan Kajetan osobiście. Panie Kajetanie. Przeciwne niż żona i uwaga, miał rację. Czy to zmieni układ sił w państwa małżeństwie? No, powiedz teraz. Oj. Popieprzy mnie z kablami zaraz. To zależy na jakim polu. Ja myślę, że jednak, ponieważ czuje się pan niezręcznie, zwolni pan od tej odpowiedzi. Co, Kondziu? Nie ma problemu. To jak to będzie? Po staremu. Tak najwygodniej. Witamy państwa w loży mistrzów i powodzenia. Dzięki, Mati. Aha, ten mał teraz coś. Dzięki, Mati, za tego prima. Dziękuję ci bardzo. I witam, Łukaszu, siema. Nasi mistrzowie spotkają się w finale z jedną z drużyn z pierwszego etapu. Jeżeli wygrają, to ponownie będziemy ich gościć w loży mistrzów. Jeżeli przegrają, ustąpią loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap. Tak, zmęczony, masz rację, wybacz mi. Każda drużyna, czyli niebiescy, zieloni, żółci... Chciałam, że, wiem, że jest to moja pierwsza subskrypcja. Czy mógłbyś zagrać Kingdom Rush, jak pół roku temu wyszedł do tej części DLC? Witam cię. Zagram, ale jak wyjdzie w lipcu kolejny Kingdom Rush, bo to jest na co? Na 2 godzinki, to jest tylko 5 map. No to chyba nie ma co się z tym pieprzyć teraz. Chyba, że dzisiaj zagramy w sumie i tak nie ma co. Sara Wic napisze tak. Nie, coś tam, nie. Jest do zagrania gra obiecana w 2009. Dobra, zamknij mordę w dupę. Ten palec to do dołu, już. Ci otrzymują ode mnie w tym momencie po 5000 zł. To są pieniądze, które będą służyły do licytacji. A ja mam przed sobą koło, na którym jest 31 kategorii pytań. Przepraszam. Po wylosowaniu pierwszej z nich podam państwu tę kategorię i wtedy drużyny przystąpią do licytacji. Zagrali? No zobaczymy. Nie wiem jeszcze, co będziemy wygrali. No mówię, nie wiem. Była obiecana gra Detroit, Batman, więzienie Alcatraz. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej pytanie, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, wtedy otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Czy zasady są jasne dla państwa? Hollow Knight był obiecany i go zrobiłem. Pierwszą kategorię. Anatomia człowieka. Oho. RLC było 2 razy. To jest na pewno dobra wiadomość dla żółtych, którzy mają u siebie... Tequila, znajdź sobie, co ci jeden pokazywał. Rączek nie masz? Zieloni 300. Zieloni 300. O! Niebiescy 500, żółci? Żółci 600. 600. Czy ktoś da więcej? 600 po raz drugi. Niebiescy 800. Niebiescy 800. Kto da więcej? 800 Nóg po raz nie masz. Drugi i 800. Ej, co jest? Trzeci. Sprzedany. Co wybrał? Ja widzę, że... Pan jest zszokowany, że wygrał licytację, a ja zastanawiam się, dlaczego pan Artur nie licytował wyżej, jako student medycyny, a przypomnę kategorię anatomia człowieka. Na co? Panie Arturze. Na Fame MMA, ja nie będę tego oglądał. Roku medycyny, więc... Dzięki NSSL za 12 lat, witam. Death must die, a nie Ork must die przypadkiem? No to było, dwójkę trzeba zrobić teraz. To jest chyba zrozumiałe. No a pan, panie Robercie, kończył medycynę po drodze? Nie. Takie tak, hobby. Odruchowo poszło. Odruchowo poszło, dobrze. Pierwsze pytanie. Proszę bardzo, 1700 zł mam w puli. Ja tak dużo postawiłem? Jak dużo? 800. Ile płatów
wyróżniamy w każdej z półkul mózgowych. Po dwa. Dwa? Trzy? Czekaj. Nie wiem. Ale w każdej z półkul. Po dwa. Dzięki Tomasa. Tego. 23 lata, witam. Kurde, są idee. No tak. 2 plus 2, 6. Mogę kupić podpowiedź? Klasyczek. Nie. 400 zł i wasze. Na 400? 3 wasze, to jest na początek 300. 300 na początek. Krakowskim targiem 300. To jest początek. Okej. Okay. Dobra. O! Proszę bardzo. Krzysztof się szybko zgodził. 2. 5. 3. 4. No masz 4. Ja nie mam pojęcia. Skroniowy, ciemieniowy, czołowy. To chyba trzy będą. To musi być dalej. Ja muszę trzy. Ale to jest półkula odtąd do tą. Szczerze nie wiem. Ja powiedziałem pierwsza myśl była dwa, więc dwa. Dobrze. No więc... strzelamy, mam nadzieję, że celnie. Cztery. Co by powiedział student pan Artur, student medycyny? Ja bym się zgodził. I słusznie, cztery! Czyli dobrze mówiłem, bo mówiłem 2 plus 2, czyli 6. Panie Robercie, pan napisał w ankiecie, że jest pan agentem ochrony osobistej. Co to oznacza? No to jest taki zawód, troszeczkę taki wolny strzelec, który no dba bo ja o wiem, bo nie napisał pan ochroniarz, dlatego pytam po prostu. Tak, dbam o bezpieczeństwo ludzi, powiedzmy, ze świata show biznesu, takich na przykład jak pan. I wszyscy żyją, na razie. Czy to ochroniarz Sibisza? No way. Ale nie wiedział. Ale ja nie mam ochroniarza, to jest drogie, żeby to, mieć? To gratuluję, to fajnie. Panie Robercie, a kogo pan chronił? No niektórych osób nie mogę wymienić, ale no na przykład miałem przyjemność dbać o bezpieczeństwo Tiny Turner, Stinga, grupy Aerosmith, także... Co? Mówi prawdę czy kłamie? Panie Robercie, czujemy się bezpiecznie. Ale nie wyglądam, prawda? Ma broń? O to chodzi, tak? No właśnie. Podam stan kont, teraz prowadzą niebiescy 5600 zł, potem zieloni 4700, tuż za nimi żółci 4400 zł. Ja nie wiem, te płaty, ta biologia to taka pieprzona kategoria. A tuż po nich wracamy do państwa. Tak mówisz, że kłamy. Widzowie, dzisiaj 6 odcinków awantury o kasę. Hip. I jesteśmy z państwem ponownie. Oglądają państwo teleturniej Awantura o kasę. I jeszcze 5 pytań do końca pierwszego etapu. Zbawicie to. Kategoria nie, no, film nie światowy. Dobra. Trzeba troszeczkę się rozruszać intelektualnie. Złotych od każdej drużyny i słucham państwa badawczo. Żółci 300. Żółci 300. Zieleni 400. Zieleni 400, niebiescy. 600. 600. Kto da więcej? 600 po raz drugi. Czekam. Co jest? Żółci 700. 700, proszę bardzo. Nie, zieloni coś da. Titanic, no. 800. Kto da więcej? Niebieski. Ostatni samuraj. 800 po raz drugi. I 900. Mam 900 od niebieskich. 900 po raz drugi. Żółci 1000. Mam 1000 od żółtych. Ale rudy tam z wącem siedzi. I kto da więcej? Słucham zielonych i niebieskich. Jest teraz? 1000 mam już od żółtych, 1000 po raz drugi. 1100. Od niechcenia. Zieloni 1200. Jezus Maria. Proszę bardzo, 1200 po raz pierwszy i żółci. 1300. Mam 1300 od niebieskich, ostro idą. Kto da więcej? 1300 po raz drugi, 1300 po raz... 1400. Mam 1400 od zielonych. Salę kinową i z widzami awantury o kasę oglądał? Żółci 1500. Mam 1500 od żółtych, tracę niebieskie. Za ile byś kupił bilet na takie wydarzenie? Po raz drugi. Po raz trzeci. Sprzedany. Ej, te przeciwne teamy to takie ćwierćheady. Za darmo? Co za darmo? No już młotek mój leciał w dół, to pan podnosił rękę, tak? A to już... Chciał pan licytować wyżej? Tak, 1800. Ułamek sekundy za późno. W puli tego pytania mam 4500 zł. Titanic. Jak brzmi nazwisko reżysera filmu Blue Velvet? David Lynch. No, jesteśmy chyba pewni, prawda? No. David Lynch.
Tak jest! No. David Lynch. No muszę powiedzieć, że dzięki tej odpowiedzi niebiescy mocno zwiększyli swoją przewagę. 8,5 tysiąca na koncie. Po nich cały czas zieloni na drugim miejscu 3300, a zaraz po zielonych żółci. Oni jacyś mądrzy tacy, niebiescy, no. 1900 zł. Szansa na wina. Pytania do końca pierwszego etapu. Poskromią żonę. Bardzo uważnie obserwują tę rozgrywkę i wyciągają wnioski. Losuję. Co to za film? Blue Velvet. Blue Velvet. Kategoria podpowiedź. U Zielonych Piłsudski jest? Za chwilę będę licytował podpowiedź. Ta podpowiedź co po północy będzie? Może przydać w trakcie gry. To u Demonza. Mieć oczywiście państwa jest sprawą ocenić, za ile warto ją kupić. Proszę coś bardzo, ona je. 200 zł od każdej drużyny. Co ona tam je? Słucham państwa badawczo. Nie, Kondziu, nie będę oglądał. Nie mogę. To nie mogę. Po raz pierwszy. Nie wiem dlaczego tak drogo pan dał. 1000 po raz drugi i 1000 po raz. Już widzę, że chyba nikt nie podniesie ręki. Sprzedamy. 1000. Iluj. Panie Robercie, pan. Zagotowałem. Agent ochronny, człowiek o żelaznych nerwach. Co się stało? Mógł pan taniej kupić. No widać, że mi to ma, nie? Pana nie przelicytowali. To jest przemyślana taktyka. A dlaczego pan. Tequila, lubi 2 minuty. Uważa pan, że jak drogo to lepiej? No pewnie i na pewno. Mam nadzieję. Ale mógł pan niżej za. A ty Kondziu, kupon wstawiłeś już? Zagotowałem się troszeczkę. Emocje poniosły. Tak, trzech razy sztuk. Proszę. Prawda, Urban, no. Sprzedana, mają ją prawda. Niebiescy, kupili za 1000 zł. Zobaczymy, czy uda im się ją wykorzystać i czy było warto. Ponieważ kategorii podpowiedź nie traktujemy jako pytanie, to wciąż mam 4 pytania do końca. Ty, ja dzisiaj taki przymulony, jakaś rada? Kategoria biologia. Rozpocząłem licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Ale państwa. Co ty piszesz? Żółci 500, słucham. Wyzywaj, widza? Zieloni 600, niebiescy 700. Kto da więcej niż 700 po raz. No jest Piłsudski. Żółci 800. Mam 800. Ej, te teamy to jakieś. Co na to, zieloni, niebiescy? 800 po raz drugi, 800 po raz. Nikt? Trzeci. Ej, dał im. Dał. Oto pytanie. W puli pytania 200. Mele ojcowsko. Jak nazywa się nauka o rybach? Rybołówstwo. Fishing simulator. Ichtiologia. Tak jest. Co ty pieprzysz? Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Rybołówstwo. Słyszałeś o czymś takim, że się łowi łososia? No i to jest to, nie? A co ci da co innego? Proste. Widziałem u niebieskich, słyszałem jęk zawodu. Żałujecie państwo, tak, że nie? I zieloni tak samo, że nic licytowali więcej. W tej chwili no, cały czas jeszcze prowadzą niebiescy, zieloni. 600, ale na drugim miejscu są teraz żółci, 4000 i zieloni 2,5. Niebiescy mają również podpowiedź. Jeszcze tak, my jesteś Lubaj? Czy tak było? O co było? No. Jest fobia? Jaka fobia? Przed rybami? Historia sztuki. Gdzie jest to muzeum? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300, zieloni, niebiescy. Zieloni 400. 400, słucham niebieskich też. 500. Żółci, zieloni, słucham. 500 po raz drugi, 500 po raz. Co jest w dupę ty? O co chodzi dzisiaj? Oni nie wiedzą o co chodzi, ty. Bardzo zachowawczo grają zieloni i żółci. Niebiescy trochę. Możemy obserwować licytację. Chodzi ci o UFO ludy, czy się skończyły? Tak, skończyliśmy wczoraj. Oto pytanie. W którym mieście znajduje się słynna Mysia Wieża z XIV wieku? Ty, to jest Poznań? Nie, coś takiego, nie? Jak to się nazywa? Przemyśl. W Przemyślu. Popielowie? Ty może to? Nie wiem, coś takiego. Coś na P na pewno.
Misia wieża? Ty, w Popielowie może, albo coś, ty, to mi pasuje. To albo ten Przemyśl. Wykorzystamy odpowiedź, podpowiedź. Proszę bardzo. Po co? Tak. Po co? Pula 1200, gdzie sami tyle dali tam? 1000 złotych, teraz ją wykorzystam. Nie wiem, no, właśnie. Gniezno, biskupin. Dobra, nie ma nawet tego, co ja mówiłem, to ja to pieprzę. Nie wiem, to ja to pieprzę po prostu. Gniezno. Lednica. Kruszwica. Mam Kruszwicę już. Ale już? Kruszwica, no. Ale co to jest, Michu? Na kolegę odpowiadamy Kruszwica. To powiedział pan Tadeusz, tak? I miał rację, Kruszwica! No myślałem, że chodzi o to, że tego, ten mit taki, że króla myszy zjadły, to to jest? Prowadzą niebiescy 7,5 tysiąca, po nich żółci 3,700, potem zieloni 200 i tylko... To nie o to chodziło? Król Popiel, no. Tak, to jest w Kruszwicy? To nie jest mit? Co na to mam? Nie ważne. Dwa pytania w pierwszym etapie. Pełna mobilizacja. Nie pytałem nawet. Nie pytałem. Kategoria piłka nożna. Czekaj, Michał. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zaraz zerknę po tym, po odcinku. 1000 to niebiescy, spokojnie sobie nie słucham dalej. Zieloni 1500, 1500 mam. Kto da więcej? 1600 żółtych. Gacek, no tak mogło być. Zieloni baban, zieloni baban. Sprzedam. Dedek? Dziady jak odpowiedzą? Team dziadów. W puli tego pytania mam 4800 zł. Ja, widziałem, ja im kibicuję. Licytował, czyli zapewne są mocni z tej kategorii. Jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 4800. Jeżeli się pomylą, niestety odejdą spoko, z gry. Chodziu, spoko, daj znać jak było. Po. Oto pytanie. Która drużyna zajęła trzecie miejsce podczas Mundialu 2002? Francja. Pierwsze Niemcy, drugie Turcja, trzecie. Odpowiada Jurek. Jaka Turcja? Słucham? Turcja. Tak jest, Turcja. Turcja lepiej gra w piłkę kopaną niż pyły? I to była dobra odpowiedź. Zieloni. Co to ma być? Że mając 4800 zł, za nimi są żółci. Każdy? A przed nimi niebiescy. No dobra, niech będzie. 400. Proszę państwa, to będzie ostatnia kategoria w tym etapie gry. Nie, to jest... No dobra, no ale Turcja, to myślałem, że to w ogóle nawet nie wiedzą, co to jest. Kategoria ciekawostki. Tak, kończył, bez sensu to jest, ale jesteś, no. Czasem są łatwe bardzo. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci zieloni 300. 800. Zieloni 800. Co na to niebiescy żółci? 900. Jezu, jak oni wejdą z pulą. Zieloni 1000. 1000 od zielonych. Tu by niebiescy musieli ostro iść, bo wejdą do finału z groszem. Zieloni 1300. Mam 1300, mam 1000 zielonych. 1500. Zieloni 2. Zieloni 2000. Co da? Niebiescy ma banki, wchodzicie. 10k. Żółci ma bank. Ale spieprzył to, bo oni wejdą w razie czego do finału z pulą 5500, to już jest przegrane na start, bo mistrzowie mają 12k na start. Ale spieprzył rozgrywkę żółtek. Nie wiem, czy pani żałuje, że pan trochę nie przeciągnął licytacji, bo niebiescy się cieszą, dlatego że gdyby pan jeszcze pociągnął licytację, to... W razie poprawnej odpowiedzi, wy weszlibyście do finału. A w ten sposób już wiemy, że w finale no tak, będą niebiescy. Aby nie odpowiedzieli, dlatego, nawet jeżeli panowie czy była równa gra. Będziecie mieli 5 tysięcy, a oni o 500 zł więcej. Brawo niebiescy! Brawo żołnierzy, brawo! Czy oni ich plują na nich? Dobrze, 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 to mi się podoba. Będzie pytanie z kategorii. O zieloni mat, bo 2800. Idą do domu. Pieprzy się. Pytanie brzmi, do czego służy ten przedmiot? No to jest dziurkacz. Ostatnio też był dziurkacz, tylko taki w pociągu. Dziurkacz biurowy i taśma klejąca. Ty,
Ty, to nie jest dziurkacz, to jest do edycji filmów. To jest do edycji tego, taśmy filmowej. Tak, to jest do edytowania filmów kiedyś. Tak, tak, ja jestem stary, to wiem. W życiu tego naczu, to zacięcia. To jest do edycji taśmy filmowej, sklejanie ze sobą dwóch ludzi kawałków. Przyrząd do robienia cygar. Ewidentnie. Stary movie maker. Jak nie, to mnie popieprzy. Ja w tym montuję. Tak. Dlatego tak długo filmy wstawiam na jedno. Tak. Czas minął, proszę panów ja odpowiedź. W tym montuję. Jest to przyrząd do sklejania elementów papierowych. Nie. Niestety nie. Jest to przyrząd do montażu filmów, do cięcia i klejenia i co? Filmów. Dziadek wie, bo chłopie, ja w 1890 czy którym tam już nie pamiętam, to na pierwszym pokazie filmu byłem. Ty myślisz, że ja jestem młody? Popieprzyło ci się? Ta to super, ta to się pieprz. Wybacz, poniosło mnie. Otóż tu... Witam, Machoń, witam. Lies of P grasz, bo bardzo dobrze. Jak ci idzie? Otwieramy. To jest taśma filmowa. Tak co dawni montażyści pracowali. Wkładamy, ząbki są, perforacja. To egitka? Słyszałeś? Najpierw tnę, uważając na palec. I teraz mam dwa, proszę. I tutaj... Dobra, stykam, co, już tak taśmę. Kiedyś się filmy montowało. Kleję zwykłą taśmą. Kiedyś to ludzie byli męczennikami. Przezroczystą. Porypane to jest. Zamykam. I jest sklejony film. Przyrząd do klejenia filmu. Jak Luther, no masz tytuł. Cóż, żółci zaryzykowali, trochę popełnili jednak no, mały błąd w licytacji i kończą grę, niestety nie... Na arcybiskupy się zatrzymałeś? Nie mając pieniędzy na koncie, ogień na niego bardzo. Używaj. Będzie ci łatwiej. Natomiast drużyna zielonych kończy grę, mając na koncie 2800 zł. Zieloni do domu, Jasper radość. Zieloni do domu, Jasper radość. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Szymomimo dał na Goliborde 5 zł. Zagadka dla dziadzia. Jaki kraj leży obok Mali, Libii i Czadu jednocześnie? Podpowiem, że odpowiedź nie jest jasna. Nie chce mi się na to odpowiadać. Machoń, podpalenie broni, mówię. Natomiast to dobra wiadomość dla drużyny niebieskich, bo tak, co prawda kończą grę w tym momencie, mają 5,5 tysiąca złotych, ale zgodnie z regulaminem dopisujemy im pieniądze. Czy mogę zrobić pizzę w piekarniku? Możesz zatrzymać na 15 minut, a nagrzać piekarnik? Pół godzinki zatrzymam dla ciebie, dobra? Z puli ostatniego pytania, na które nie było dobrej odpowiedzi, a więc w sumie witamy was w finale i macie na koncie 10,5 tysiąca złotych. Gratulacje! Poczekałbyś na buta? Będę pan legiwy. Dzisiaj to jest chill, bo skończyliśmy u Poluny. Dzisiaj się nic nie dzieje. Dzisiaj tylko wyzwiska z hejterami i oglądanie i coś tam pikniemy później. Mając na koncie 10,5 dzisiaj tak zwany chillu. Jakie państwo mają wrażenia po pierwszym etapie? Proszę bardzo, proszę. Bardzo pozytywnie. Panie Robercie, ja z kolei mam takie, no że jest pan człowiekiem... No, trochę nawet wybuchowym i zastanawiam się, jakie są potrzebne cechy, żeby pracować jako prywatny agent ochrony osobistej. Czy taka wybuchowość pomaga? No,
Czasami. Bo ja przypomnę, że pan kupił podpowiedź za 1000 zł, której nikt nie licytował. Mógł pan ją kupić za 300. No, o, Roblox, taktyka, no, Roblox. Tak jest. Tak, koniec nie, no, tor, to wczoraj. Przypadek. Rzeczywiście troszeczkę się zagotowałem, podpaliłem. No, ale to dlatego, bo mi kopali pod stołem, Co? Chronił pan takie znane osobistości, a pamięta pan zapewne film Bodyguard, Gothic Lago, gdzie Kevin Costner zakochał się w Whitney Houston. Proszę powiedzieć, czy panu zdarzyła się podobna historia w pracy? No panie Krzysztofie, naprawdę, naprawdę. Zakochał się w panu Krzysztofie. Pluszed. Państwo wchodzą do gry, mając na koncie 10 500. Witamy w finale. Gothic dzisiaj? Tak, Gothic, no. Mistrzowie Gothic bardzo 3. Uważnie obserwowali grę. Zmierzył bogów. Drużyny niebieskich, jakie wyciągacie wnioski? Jak byście ocenili ich Dextera grę? Dextera Mahone. Kiedyś chciałem. Jeden odcinek widziałem. Czego się obawiacie? Powalczymy. Czy ich wiedzy, czy licytacji, czy może szaleństwa pana Roberta? Witam, dawno mnie nie było, 4 miesiące. Widzę, że powrót, tak, w końcu powrót po latach do tego. I szaleństwie jednak, i za gdzieś? Szaleństwie też jest jakaś metoda. Dzisiaj coś, co można porzucić zara. Oni mają 10 500, wy macie 12 900. Czy właściwie możecie czuć się w miarę pewni, mając taką różnicę? Łachuj, no coś zerkam, ale te stare to nie chce mi się tak. Chyba po prostu zacznę te nowe. Zobaczymy. Witamy w finale. Bo się nie mogę wciągnąć w te stare. Dzięki. Szymomimo dał na Golibordę 5 zł. Odpowiedz na poprzednie pytanie, to afrykański kraj, w którym mieszkają czarmuchy. Co ty piszesz, debilu? Nie pisz tak. Każdy jest równy. Każdy jest równy. Nie pisz tak, to po pierwsze, bardzo brzydko napisałeś, bardzo źle. Nie zgadzam się z tym. Ja na kole mam kategorię pytań. Po wylosowaniu pierwszej z nich przystąpimy do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej zapytań, no, będzie Marko, odpowiadała. Nie, muszę jeżeli odpowie to zrobić, tak jak mówisz. Otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się jej nie uda... Dziękuję bardzo. Poziomu trzeciego. Witam magnata polskiego. Witam serdecznie. Mala mi. Witam serdecznie. Magnateria zawitała na stream. To pieniądze do chłopstwa polskiego. W puli i przejdą do następnego pytania. Mam 6 pytań w finale. Ta drużyna wygra program, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pierwszy pieniędzy. Pierwszy subser? Serem to cię stary karmi w dupę spod napleta, brudasie. Co ty piszesz? Do w dupę milorda na tym czacie. Co ty piszesz? Pytam się, bo ci zoro lutę zapieprzę. No, to tyle. Rozpoczynamy. Przepraszam. Panie osobnie. Sztuka. Zgłaszam ten stream. Zgłoś ojca za to, że cię przypadkowo zrobił przez dziurę w płocie. Bo naprawdę ci zaraz zapieprzę. Sztuka kulinarna. Oglądaj mądre rzeczy. A nie ciągle plujesz. Ciągle plujesz. Ci w dupę ja zaraz nacharcham na łeb. Daj mi spokój. Kulinarna. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej witam drużyny i słowa witam. Państwa. Mistrzowie 300. Mam 300 od Poniosło mnie. Wybacz mi te kila, wybacz. Mistrzowie 500, niebiescy. 500 po raz drugi i 600 od niebieskich. Mistrzowie. Ja walczę o dobre imię widza. Mam 800, mistrzowie. Mistrzowie 900. Mam 900, niebiescy. 1000. Mistrzowie 1200. Mam 1200 od mistrzów, klato niebiescy. Tak, Torf, masz rację. Dziękuję, Lory nominatu do 19 lat. Czaj, bo w ogóle się nie skupiam na programie. Jaka jest kategoria, bo zapomniałem. Kruk też. Starzec miał chillować, a się odpala. Tak, masz rację. A, sztukę kulinarną. Dzięki. 1200 po raz drugi i widzę, że pan Robert oddał 1200 po raz trzeci. Kategoria 2000. Słyszałeś, że żugajki wymyśliły komunizm? 200 zł w puli tego pytania. Co to jest chrupiąca? O, moja ulubiona kategoria. Z których owoców powstaje tradycyjna niemiecka wódka Kirschwasser? Czereśnie.
to jest wiśniak. Tak? Oczywiście. Tak? Dobrze. Proszę odpowiadać. Ty, Zygmunt gada, że wiśnie, a on gada czereśnie, a ten robi nalewki. Kto będzie miał rację? Lord Sydlabeki? Nie no. Ja nawet ich na PC-cie nie mam. Dzięki Daneko za 18 lat, dziękuję. Wiśnie czy czereśnie? Jesteś od nalewek specjalny. Tak. Jest wiśniak. No więc Kirschwasser według nas to wiśniak, czyli z wiśni. Tak jest, wiśni. To miał rację Zygmunt, a on powiedział czereśnie. Czy to żona powiedziała? Co sądziła pani Krystyna? To samo. Nie kłamę. Nie, proszę powiedzieć prawdę. Pomyliłam z czereśniami. I pan Kajetan znowu nie posłuchał żony. Boże, ale Krzysztof tą żonkę dojeżdża. Cały czas. Piękne. W sensie każdy jest równy. W tej chwili prowadzą mistrzowie 13. Stream mi zlagował w momencie, gdzie mówiłeś dobra imię widza. Czy mógłbyś powiedzieć kogo i w jaki sposób zwyzywałeś zaraz potem? 1900, a niebiescy mają 9. To jest tak zwana matematyka, żeby do zakończenia finału. Suma się zgadzała po prawej stronie, trzeba z lewej odjąć, tak? Jak dodasz, to znowu będzie za dużo. Trzeba odjąć, bo po prawej było trochę mniej, bo widz próbował odjąć, więc ja musiałem odjąć z lewej, rozumiesz? Wczoraj ci pokazałem te układy równań, dzisiaj przykład rzeczywisty. Mistrzów, dlatego że wiemy, że pan Kajetan jest już sławny na całą Polskę z doskonałych nalewek. Tak, Lord. Wybaczmy. Czy przykłady wyzywam widza? Hejtera mogę jakiegoś. Ale kto jest hejterem? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, niebiescy. Koniec, koniec. 300 po raz drugi, 400. Co jest? 500. 500 po raz drugi, pan Robert oddaje. Czemu nie? 500 po raz trzeci. Sprzedany. Mamon i Jarba. Powiedział 400 zł, bo bał się upomnienia za bierność w licytacji. Otóż to. Z którymi owadami kojarzy się potoczna nazwa kwasu wodorokarboksylowego? Mrówy. Jest jak amialdehyd? Nie, na pewno to mrówkowy. To będzie kwas mrówkowy. Co na to niebiescy? Mrówka. Żałują państwo teraz. No i czemu nie kupili? Żywia nam? Mistrzowie mają 14300, niebiescy 9100 zł, jeszcze 4 pytania do końca finału. Zanim obejrzymy dalszy ciąg tej emocjonującej finałowej rozgrywki, przerwa na reklamę. Czemu oni tak oddają? Nie wiem. W sensie, no mogli w to pójść, potem by, nawet jakby nie odpowiedzieli, dalej by mogli próbować to odzyskać. Witamy ponownie, oglądają państwo finał awantury o kasę. Mistrzowie mają 14300, niebiescy 9100 zł, jeszcze 4 pytania do końca finału. Losuj. Dziwny, dziwny odcinek. Gramatyka i ortografia. To jest najgorsza kategoria, nie licząc jakiej? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Chyba ta jest po prostu najgorsza. Niebiescy 300, mistrzowie? Mistrzowie 400. 400, niebiescy? Co jest? 400 po raz drugi. 500 damy? Mam 500. Mistrzowie 600. Mistrzowie 600. No ja analfabeta, dlatego trudno. 600 po raz drugi, czy dostanę więcej? 600 po raz trzeci. Czarna skrzynka to jest najlepsza. Astronomia lepsza od tego. Co to jest najgorsze? Będzie jakieś tupy pytanie. Mhm. To dziwnie gra. Puli tego pytania 1100 zł. Czy niebiescy to jesteś tępi są? Pani Krystyno, pani powiedziała, że niebiescy grają jakoś dziwnie. Co by to mogło oznaczać? Ja tak powiedziałam? Ja już... No, powiedziałam. Tak. W tej chwili tak powiedziałam? Tak. No, bo tacy przebojowi byli na początku, a teraz tak troszeczkę spuścili z tonu, dlatego... Zadyszka. Zadyszka. Oto pytanie.
No, kabi, jak to prawda. Jak nazywamy powtarzanie wyrazu lub zwrotu na końcu kilku kolejnych zdań, wersów? Rymy, nie wiem. Nie mam pojęcia. Rymy. Rymowania. Dopełnienie? Co ty, co to w ogóle? To ty, ptys. Jak odpowiedź? Trzeba. Jest takie coś jak echolalia, ale to jest wada wymowy, która polega na powtarzaniu właśnie tych samych wyrazów. Nie wiem, czy to dotyczy również powtarzania zwrotu na końcu. Jak nazywamy powtórzenia, a ty mówisz powtórzenia? Lekko susi. Może potargujemy się o podpowiedź, panie Krzysztofie. Jaka jest pańska propozycja? Jaka podpowiedź, tak? Za 100 złotych. Najchętniej za darmo. Dlaczego zaraz 100 zł? Nie, far. Godzinka. Co ty w ogóle piszesz na tym czacie? Tupę. Ciebie odkleja. Niebiescy mają rację, proszę. Co ty napisałeś? Chodzi o komara? Co ty pieprzysz w ogóle? A wiesz, jak Rzymian nazywali? Też powiesz, że to gwara niemiecka? Co ty pieprzysz? Bo mnie zaraz... Nie no. Uspokój się. 300. Nie. Ja nie mogę. Mniejsze zło. Jak ja mu daję timeouta, to mniejsze szanse, że on dostanie perma od Twitcha, to jak dwóch widzów niedawno. No ja wyjmę i dam. Ale pytanie nie jest warte większej. Dobrze, niech będzie za 400 sprzedam. Co wy na to? 350. Nie mogę. 400? No, po głębokiej kasy. Może 300 jednak. Dobrze, 300. To chodzi szarpion. Dobrze. Tak, fajan. W sensie, no lepszy timeout niż perm od Twitcha. Epifania, epifora, epicedium. Ej, kojarzę epifora słowo z polskiego. Może to, ale ja nie mam pojęcia. Na pewno nie epicentrum. Nie ma tu czegoś takiego. Elysium to jest taka gierka, nie? To też nie. Szczerze, jedno z tych trzech. Nie mam pojęcia co, cokolwiek. Tak, no to odpowiadaj. Proszę bardzo, może Paweł odpowie. Ustaliliśmy, że to będzie epifora. Tak jest, epifora. Disco Elysium. Epifora było coś? Coś tam było, ale... Znać takie rzeczy... To równie dobrze można swoją przewagę, mają w tej głową o ścianę uderzać. 500 złotych, a niebiescy 8600. Jeszcze 3 pytania do końca finału. Przepraszam, ale taka prawda. Kto to zna na pamięć? W ogóle po co to znać? Serio pytam się, po co ci to wiedzieć? Po co? Żeby wygrać 300 zł w awanturze o kasę, po to. Muzyka klasyczna. Po co? Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300 od niebieskich? 400. Mistrzowie 400, niebiescy? Po co znać markę, po co? 400 po raz drugi. 500. Mistrzowie 600. 600, niebiescy? 700. Biją się dalej, mistrzowie? Mistrzowie 800. Jeszcze biją 800, niebiescy? To u mistrzów po prawej. Jest od mistrzów? Jest 1000. Mam 1000 już? A jest typek, racy, zapomniałem. I słucham dalej. Militantnie 1100. Mam 1100 niebieskich, mistrzowie. 1100 po raz drugi. Puścimy. 1100 puścili po raz trzeci. Kategoria pianista w płotka. Puli tego pytania. Dziękuję, Quinto. To 53 lata. Powaga 2. Po UFO-kach? Fajnie, tylko zawiodłem się. Znaczy zawiodłem. Może inaczej. Trochę mnie oszukali niektórzy, że tam jest jeszcze duże zakończenie i tak dalej, i tak dalej. A to jest prealfa. Tak naprawdę ta gra to końca nie ma na ten moment gry. I ja se, wiesz, nawymyślałem, a raczej wy widzowie nawymyślali, a się okazało, że tak naprawdę ja od 40 dnia to mogłem grę kończyć. A niepotrzebnie wczoraj w sumie stream z ufoków był trochę. Ale piękna gra ogólnie. Zagramy, jak wyjdzie, dużo patrzy. Tania 2100 zł. Oto pytanie dla państwa. Jak nazywał się kompozytor Błękitnej Rapsodii? Co? Pan Gershwin. George Gershwin, tak jest. Co?
Niebiescy zwiększyli stan swojego konta. Mają w tej chwili 9600 zł, ale prowadzą cały czas mistrzowie. Mają 13,5 tysiąca. What? Jeszcze dwa pytania. Ej, mistrzowie wygrają czy nie? Ale Devro dalej z ufoku. No, Queen to by, bo tak naprawdę ta gra, no to trochę, znaczy warto w nią zagrać, ale jednocześnie przez to, że w nią teraz zagraliśmy, to już nie będzie takiego samego efektu, jak z nią zagramy, jak wyjdzie dużo rzeczy i rozumiesz. Fajna gra bardzo, ale no. Dotacje biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Ale bardzo dużo niedokończone. Mistrzowie 300 niebiescy? 500. 500 mistrzowie? 600. No bo to prealfa. 700. 700 mistrzowie? Naradzają się, 700 po raz drugi i 700 po raz trzeci. Defro, to okej, okay, okej. Okay. No to z kasetek są te rzeczy. Znaczy Selgan nie, ale... postanowili przeczekać tę sytuację. Grabi... I walczą tutaj, żeby pozostać mistrzami. Bo w tej chwili są spokojni, mają więcej pieniędzy. Pieniądze rzecz nabyta. W puli tego pytania 1300 zł. Mądrości. Mądrość. Jakie imię nosi amerykański aktor Nicolas Cage? A jakie to była kategoria? Słucham? Nicolas Cage. Tak jest, Nicolas Cage. Jaka była kategoria? Film światowy? Co to za pytanie? Ja wiem, teraz niebiescy myślą, czemu tak nisko, tak? Czemu tak nisko? No właśnie, no. Proszę państwa, teraz wszystko się rozstrzygnie. O, dołoży do puli. Dołoży. Mistrzowie w tej chwili mają 12900 zł. Mają lepszą sytuację, a niebiescy mają 10200 zł. Czeka nas emocjonujące rozgrywki. Dołoży, na pewno dołoży. Bo jakby nie dołożył, to by mistrzowie już nie grali. Herbata, git. Ostatnia kategoria to... Dzięki. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Far dał na Golibordę 5 zł, jaka dzisiaj giera na stream, bo nie zdążyłem zapytać i kłot. Napisano wiadomość poprzez premium HR i kłot. Dziękuję bardzo, nie wiem. Na razie sobie oglądamy. It. Coś się wybierze. Astronomia. Jakieś gówno, nie? Uwaga, rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Dokładam od siebie 3000. Dołożył. Niebiescy tego nawet nie rozumieją. Mistrzowie 1000. Niebiescy? 1200. Ej, niebiescy tu nie będą chcieli wchodzić. 1500. Po raz pierwszy. 1600. Mam już 1600 po raz pierwszy. Przecież to jest gra do końca samego. Czemu oni mocniej nie licytują? 1700 po raz drugi. 1800 mam od niebieskich. Ten niebieski jest jakiś opóźniony. 1900 po raz pierwszy. Co na to niebiescy? Mam dwa. Niebiescy powinni ich wydoić tak bardzo jak się da i wabank. 200 po raz drugi od mistrzów jest. 200 po raz trzeci. Ja pierdziele, co za debil, no nie wytrzymam, co za idiota pieprzony. Przecież... Nawet jak źle odpowiedzą mistrzowie, to i tak wygrali odcinek. Po co on to zrobił? W puli tego pytania 7100 zł. Elegancko. Ale na co oni liczą? Przecież oni już przegrali. Ja pierdzielę, bo mnie popieprzy. Co to są w dupę? Kamery w lesie ustawione na jakieś małpy w dżungli? Co tu się dzieje? Przecież to są troglodyci pieprzeni. Oni wiedzą, że to nie idzie dla nich 7000, jak źle odpowiedzą mistrzowie? Pobiję kogoś. W którym roku odkryto planetę Uran? Daj spokój. Pytanie typu nie wiadomo. Nie, bo przegrałem, to nie. To jest to nie tam.
dlatego że jak kupimy, to nie możemy sobie pozwolić na stratę pieniędzy teraz już żadną. Nie, jakoś tam możemy za 200 zł. Za 200 ci nie sprzedadzą na drogę. Uran to jest przedostatnia, nie? Nie, trzecia. Ja to odkryłem. 1900. Końca. A 1781, pamiętasz? No, pamiętasz. No, pamiętałeś to akurat. No, odkupisz pytanie? Ja też to pamiętałem. No, to jest śmieszne, to jest paszwik, to są tak podobne narty. Nawet ja też to pamiętałem. Daj Boże zdrowie. Za Saturnem? Nie wiem, nie wiem. Sześć było pierwszych znanych za Galileusza. To jest pewna sprawa. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn. Uran nie. Czy w nas jesteśmy zastanowieni się jeszcze? Ile masz odpowiedź? Wiem, ale właśnie chodziło. Tak. Ile by nas kosztowała podpowiedź, panie Krzysztofie? Nie ma sensu. Na początku. 2000 i proszę bardzo. Nie. A nie. Nie możemy sobie. Ale możemy. Brawo. 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 1500. Nie. 1500. Tak, 1500. Od połowy trzeba zacząć. Aha. To jest ciężka planeta. Ciężka. No ciężka. Ale niebiescy nie rozumieją, że oni przegrali. Niebiescy się cieszą, jakby w ogóle jeszcze mieli szansę to wygrać. Czekaj, spróbowałem. 1500, proszę bardzo. Ja nie rozumiem, z czego się niebiescy cieszą. No, wzięliśmy podporku. To jest dla mnie pytanie. Nie jakiś kiedy uran w dupę. Pieprze te pytanie. Czemu niebiescy się cieszą? To jest moje pytanie. 1612, 1781, 1831, 1752. Tak, pamiętasz to? Pamiętasz to tak po prostu? 1752. Mi się wydaje, że... No więc widzisz. Właśnie tak mi się wydaje, że za Galileusza było 6 planet. Tak myślisz, Paddy? No właśnie, ale może oprócz Ziemi 6 planet. Siema, Szu, no to jest duża. Szu, Zuro. No 1831. No i dobrze, mamo. Wielka. Oglądaj na razie, co jest. Siadaj. Zaraz muszę postać tam przez chwilę. W telewizji. No to co? Właśnie to chodzi. Z Kamieniem Ksiądz Wierząt też jest w telewizji przecież. To jest sporo. 1752. Ja jestem za 1000. On myśli, że wygrał chyba. Tak? Tak. No no, myślę. To jest za późno. Neptuna. Tak, nie, Neptun w 20 wieku. Pluton w 20 wieku. Jeżeli są to daty odkrywania kolejnych planet. Czas minął, proszę odpowiedź. No dobrze, doktor. 1752. Co by powiedzieli niebiescy? Czego oni się cieszą? 1781. Tak jest, 1781. To była dobra odpowiedź. Niebiescy tak się cieszą, że aż mistrzowie są przerażeni. Z jakiego powodu niebiescy tak się cieszą? A no tak, bo fajnie, fajnie z mistrzami. Wygrać. No, zobaczyć, że nie są tacy... Wygrać. Boże, jakie to są halfheady. Boże, no nie wytrzymam. No i teraz tak, co się bardziej liczy? Wiedza. 1782 nauczyłem się na egzaminik, a praktyka. Wygrałem, czekaj, co? Przegrałem? Jak to życie mnie ładuje w dupę daily? To o co chodzi? Tu właśnie tu masz teoria versus praktyka. To są kretyni pieprzeni, co butów nie umieją pewnie zawiązać. Rozumiesz to? Frajerzyna wie, kiedy odkryli Urana, a debil nie umie butów zawiązać, bo mnie zaraz popieprzy. Jezus Maria, zaraz mi łeb wybuchnie. To jest super, no i wszystko wiedzą. Ale my tak nie twierdzimy. No tak, ale my tak to odbieraliśmy, no bo już sama ranga jakby i same to stroje. Ale brawo. Przepraszam, że tak się ekscytuję dzisiaj, ale no, cicha mi siada. Niebiescy królec. No tak, ale jakby nie patrzeć, to jednak mistrzowie wygrali dzisiejszy program. Wygrali, zgadza się, tak, ale my się cieszymy, że... Ha, 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 ha.
w takim szoku. Oni w takim szoku są. Ja pierdolę, no nie mogę, no. No nie mogę. Czy nawiązaliśmy trochę walkę, no. Aha, ja myślałem, że sądzicie, że wygraliście program. Nie. Chodziło nie, o to nie. Bo ja słyszałem, byli przerażeni, jak patrzyli na was. Myślałem, że pomylili się w obliczeniach. No proszę państwa, bardzo przyjemnie, że niebiescy się cieszą. Wygrali dużo pieniędzy w tym programie. Poza tym była świetna gra i przyjemnie było was gościć w awanturze o kasę. Kończycie grę mając na koncie 8200 zł. Boże. Boże, no nie mogę z nich. Jezus. Ale no to jest przesada, no to jest just... Ja nie rozumiem tego. No nie rozumiem. Wiem, że wygrali po 2K, fajnie, ale oni myśleli, że wygrali program. Już pluli dosłownie na tych mistrzów, już togi z nich ściągali, dosłownie chcieli ich oskurować w GTA. Natomiast mistrzowie wygrali dzisiaj 9300 zł plus to, co zarobili w poprzednich programach. W sumie wygraliście już w awanturze o kasę 50 000 zł. I to wy będziecie znowu mistrzami w następnym programie. O, równiutko 50 000. Co na to, niebiescy? Far dał na Golibordę 5 zł, AHA66. Mistrzowie mają 50 000, co na to, niebiescy? Myślą, że mają więcej. 5 hat. A jeżeli państwo chcą zagrać z nami, chcą poawanturować się o kasę, wyślijcie SMS pod numer 7643. Reakcja niebieskich. Nie, no wiedzieliśmy, że sobie wygrali. Nie no, w dupę. To jest przesada, no. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę